Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierała i witam na moim kanale Do Wolności. Czy kontrakt terapeutyczny jest potrzebny? Czy warto go przestrzegać? Dzisiaj porozmawiam o tym, w jaki sposób kontrakt terapeutyczny pomaga w trzeźwieniu, w zdrowieniu, a jego naruszanie może aktywować psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Czy kontrakt terapeutyczny jest naprawdę potrzebny? Podczas terapii grupowej dotykamy bolesnych, trudnych spraw. Mam tu na myśli analizę zapicia, a więc kiedy pacjent łamie abstynencję, ale także naruszenie kontraktu na przykład dotyczącego obecności na sesjach. Zawsze powtarzam pacjentom, że zdrowienie jest to zmiana. Jeżeli ktoś utrzymuje abstynencję, to właściwie nie pije. Natomiast trzeźwienie wymaga zmiany, jeżeli chodzi o sposób myślenia, sposób reagowania i działania. A więc dezaktywujemy, rozbrajamy psychologiczne mechanizmy uzależnienia, iluzji, zaprzeczania, nałogowego regulowania uczuć oraz rozpraszania i rozdwajania ja. Cały proces terapeutyczny i proces trzeźwienia przebiega pod okiem terapeuty, który zna zasady prowadzenia terapii, zna chorobę, ma wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia, a także rodzajów interwencji psychologicznych, czyli czemu one służą, jakie mogą mieć konsekwencje. Całe trzeźwienie i terapia, zwłaszcza grupowa, ale też indywidualna, opierają się na kontrakcie, zasadach i programie. Czemu tak naprawdę służy kontrakt? Jego rolą jest przede wszystkim ustrukturalizowanie terapii, ale równie ważne jest to, że osoba uzależniona, alkoholik, uczy się, że są pewne zasady, normy i wartości. Coś, czego w czasie picia nie było. Kiedy chlałeś, to właściwie był ogromny chaos, luz. Kontrakt służy też temu, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za swoją terapię, jeżeli chodzi o pacjenta. Kontrakt terapeutyczny służy temu, żeby mieć się do czego odwołać, kiedy zostanie naruszony, ale też porządkuje pewne sprawy. Na przykład jednym z zapisów jest to, że można opuścić wybraną liczbę sesji grupowych bądź indywidualnych. Punktem kontraktu jest to, że jeżeli nie ma Ciebie na grupie, masz to uzasadnić. Ma być to racjonalny powód. Wysyłasz SMS-a na podany numer telefonu, że Ciebie nie będzie. Dwukrotne naruszenie tego standardu, tej zasady, a więc kiedy wybierzesz powód, który jest zupełnie od czapy, na przykład nie wiem, nie mogłeś przyjść do poradni, ponieważ musiałeś pójść do urzędu, podczas kiedy mogłeś sobie ten czas zorganizować inaczej i pójść tam w takich godzinach, żeby na terapii być. Albo nie wysyłasz SMS-a o nieobecności, no to w tym momencie mówimy o naruszeniu kontraktu. Jeżeli chodzi o drugi ważny punkt, to złamanie abstynencji, czyli coś, co my nazywamy popularnie zapiciem. W terapii zapicie, złamanie abstynencji mają prawo się zdarzyć. Natomiast odpowiedzialność wymaga, aby alkoholik, łamiąc abstynencję, powiedział o tym terapeucie i grupie, a także aby w moim przypadku przygotował analizę zapicia, a więc żeby przyjrzał się, jakie zasady zaniedbał, czego nie wziął pod uwagę i wyciągnął wnioski na przyszłość, żeby to się więcej nie powtórzyło. Konsekwencje złamania kontraktu są dosyć czytelne. W przypadku złamania abstynencji jest to wspomniane przyznanie się do zapicia i dokonanie analizy złamania abstynencji. W przypadku nieobecności jest to rozmowa z terapeutą, który potem podejmuje dalsze działania. Ewidentnie złamanie abstynencji powoduje stres i problem. Jest mi głupio przyznać się przed grupą, więc może najlepiej bym nie przyszedł na grupę, bo nie chcę o tym mówić. Niestety jest to niemożliwe. Jeżeli chodzi o abstynencję, jest również w kontrakcie inny zapis. Jeżeli wiesz o tym, że ktoś złamał abstynencję, ktoś z grupy, masz obowiązek o tym powiedzieć. Nie chodzi jednak o powtarzanie plotek, ale o informacje z pewnych źródeł. Widziałem, jak robił zakupy, widziałem, jak pił, widziałem go pijanego, albo przyznał mi się, że zapił. Nie ma w kontrakcie zapisu, że nie mówimy o tym, jeżeli wydaje się nam, że terapeuta o tym wie. Zwracam też uwagę na to, że jest kolejna zasada, która jest bardzo istotna. To, co mówimy w grupie, zostaje w grupie i na sali.
Grupa terapeutyczna nie jest grupą samopomocową, jak w AA, gdzie nie ma terapeuty prowadzącego terapię, prowadzącego zajęcia. Terapię grupową prowadzi terapeuta, który realizuje program, podejmuje interwencje i jest odpowiedzialny za to, jak ta terapia przebiega. Czasami, niestety, pacjenci naruszają ten punkt regulaminu, ten punkt kontraktu. Uważają, że mogą rozmawiać o tym poza salą. O ile niektóre elementy złamania tego punktu poufności są dosyć jasne. Okej, ktoś roznosi na zewnątrz, mówi rodzinie i znajomym o tym, kto był na grupie i o czym mówił. To jest też pewien niuans. Zapis, że to, co mówimy w grupie, zostaje w grupie, wskazuje jasno na pewne rzeczy. Po pierwsze, terapeuta jest też członkiem, częścią grupy, a więc nie ma możliwości, nie wolno mówić o tym, co się dzieje na grupie, bez obecności terapeuty. Dlaczego? Ponieważ jego obecność pozwala na to, żeby podjąć pewne działania, nazwijmy to, korygujące. Jeżeli nie znasz układu bezpieczników w samochodzie i nagle zatrzymasz go, będzie włączony silnik, wyjmiesz jeden z nich. Nie wiesz, co się stanie, czy właśnie wyłączyłeś bezpiecznik odpowiedzialny za silnik, wycieraczki, światła, a może hamulce. Nikt z uczestników nie zna interwencji terapeutycznych oraz konsekwencji ryzyka, które się z tym wiąże. Bez terapeuty nie możesz też podjąć żadnych działań korygujących, ponieważ no i możesz ich nie znać. Część pacjentów może w ten sposób utrwalać swoje błędne, chore nawyki albo tak naprawdę psychologiczne mechanizmy uzależnienia. W programie terapii grupowej jest również element, jest sesja poświęcona przeszkodom w zdrowieniu i temu, co jest pomocne w zdrowieniu. Ewidentnie przeszkodą w zdrowieniu jest brak umiejętności zwracania się o pomoc. Poświęcanie uwagi sprawom innym niż leczenie. Prezentowanie negatywnych postaw. Obwinianie otoczenia za własne niepowodzenia. Agresywność wobec otoczenia. Zamykanie się w sobie, a więc ukrywanie swoich emocji, poglądów i użalanie się nad sobą. Idąc dalej, możemy popatrzeć na to, jakie są elementy pomocne w trzeźwieniu. Przede wszystkim coś odwrotnego, czyli umiejętność zwracania się o pomoc. Coś się ze mną dzieje, czuję napięcie, idę do terapeuty albo dzwonię do kogoś, żeby się wygadać. Skoncentrowanie na leczeniu, a więc leczenie w tym pierwszym okresie roku, bo mówimy tyle o terapii podstawowej, powinno być na pierwszym miejscu. Znam pacjentów, którzy rezygnują z wszystkich dodatkowych prac. Znam pacjentów, którzy tak układają sobie grafik, żeby być na każdych zajęciach grupowych. Ale znam też pacjentów, którzy mówią, że okej, nie mogę przyjść, ponieważ muszę jechać na zakupy, podczas kiedy organizacja czasu może być taka, że pójdę zrobić te zakupy tak, aby być na terapii. Pomocne w zdrowieniu jest również prezentowanie pozytywnych postaw, odpowiedzialność za własne postępowanie, życzliwość i opiekuńczość wobec grupy, szczerość i akceptacja swojego alkoholizmu. Co się dzieje, kiedy kontrakt zostaje naruszony? Na przykład terapeuta przeprowadza interwencję terapeutyczną wobec osoby naruszającej kontrakt i prowokuje go do tego, żeby usłyszeć wyjaśnienie czy zrealizować kontrakt. Na przykład w przypadku złamania abstynencji zrobić analizę zapicia. Jeśli tego nie robi i grupa zaczyna mu sprzyjać, sekundować, pojawiają się właściwie dwa obozy. Tak naprawdę przestaje to być terapia. Aktywuje to wiele psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Opowiem teraz krótko o tym. Jeden z mechanizmów uzależnienia jest mechanizm nałogowego regulowania uczuć. A więc alkohol staje się podstawowym źródłem uczuć i pozytywnych emocji. Może się pojawić taka myśl. Nie pójdę do terapeuty, nie poproszę o pomoc. Powkurzam się, nie mogę i nie chcę o tym gadać. Nie zadzwonię do kogoś, by się wygadać, zostanę z tym sam. Przecież dam sobie radę. To jest pijane reagowanie. A o jakim reagowaniu zdrowym możemy mówić? Co się ze mną dzieje? Muszę się dowiedzieć co i coś z tym zrobić. Poszukam rady u terapeuty. Zadzwonię do osoby X, powiem o problemie, wygadam się, a potem, kiedy emocje opadną, do niego wrócę i go rozwiążę. Kolejny element mechanizmu nałogowego regulowania uczuć to alkohol zaczyna być potrzebny, by uciszyć wyrzuty sumienia i budować napięcie. W związku z tym alkoholik często zamienia poczucie winy na poczucie krzywdy
i stara się tak i działa tak, aby ludzie go po prostu żałowali. Szuka wsparcia swojego mechanizmu. Nie rozwiążę problemu, ale będę cierpiał i żalał się. To powoduje do wzrostu napięcia. Zdrowe podejście, trzeźwe podejście jest takie. Zawaliłem, okej, nie chodziłem na sesję. Szukałem wymówki, by nie przyjść. Poniosę tego konsekwencje. Będę odpowiedzialny. Przyznam się, powiem przed grupą i zrobię tak, żeby następnym razem tego problemu nie było. Zamiast nakręcić emocje, będę rozwiązywał problem. Dzięki czemu te emocje opadną. Kolejna cecha psychologicznego mechanizmu nałogowego regulowania uczuć to jest to, że alkoholik zmienia jedno przykre uczucie na inne. Kolejna cecha to jest to, że alkoholik zmienia jedno przykre uczucie na inne. Naruszyłem kontrakt, boję się konsekwencji. Powoduje to we mnie napięcie. Wkurzam się na siebie, czuję strach, ale jest to bardzo trudne, więc lepiej zaatakuję innych lub wzbudzę litość. Często słyszę, okej, gdybym wyjechał z domu pół godziny później, to policja by mnie nie złapała po pijanemu. Gdyby nie ten donos, to policja by nie wiedziała, że jestem pijany. Gdyby mnie terapeuta nie wkurzył, to bym się nie napił. Gdybym mógł przyjść na grupę po złamaniu kontraktu, to na pewno bym nie zapił. Zdrowe, trzeźwe podejście. Poniosę konsekwencje. Pomyślę, skąd się wzięło to uczucie. Skąd jest złość? Czy naruszyłem jakieś granice? A więc muszę się do tego przyznać. Czuję obawę, lęk, więc przygotuję się do sesji, zrobię analizę zapicia, zastanowię się, co mogę zrobić inaczej. Kolejny element tego mechanizmu nałogowego regulowania uczuć. Alkoholik nie rozwiązuje problemu, ale skupia się na przeżywaniu swoich własnych uczuć. A więc jest mi źle, nie pójdę na sesję. Nie zadzwonię do nikogo. Będę unikał konsekwencji. Powiem, że nie chcę o tym mówić. Schowam się, stosując zasadę słonia w pokoju. Porozmawiam z kimś innym, pożalę się na terapeutę i będzie mi z tym ciężko. Inni mnie na pewno wesprą. O co chodzi z tym słoniem w pokoju? To taka przenośnia. W rodzinach alkoholowych często jest zasada trzech małpek. Nie widzę, nie słyszę, nie mówię. Brudy pierze się we własnym domu. Słoń w pokoju to jest coś, czego nie można zauważyć. Jeżeli o tym nie mówimy, to właściwie nie znaczy to, że on przestanie istnieć, tylko będzie wpływał na nasze działanie. Jakie może być zdrowe, trzeźwe podejście w przypadku problemów? Nie chcę mi się iść na interwencję, na sesję indywidualną albo grupową, to pobiegnę. Anonimowe alkoholicy mówią, nie chcę ci się iść na meeting, to zapierdzielaj. Porozmawiam z kimś, żeby spuścić napięcie. Poniosę konsekwencje. Zastanowię się, jak piłem, w jaki sposób uciekałem od tych konsekwencji. Teraz biorę je na klatę. Jak załatwię sprawę, poczuję ulgę. Zamiast użalać się nad sobą, szukać wsparcia, wezmę się za bary z problemem. Rozwiążę go. Drugi mechanizm, który może się aktywować w przypadku unikania konsekwencji złamania kontraktu albo w przypadku, kiedy grupa zaczyna bronić taką ofiarę, bo sama nie chciała być w jej sytuacji, to jest mechanizm iluzji zaprzeczania. Alkoholik ucieka od tego, co jest, w wyobraźnie. Dzieci mówią, okej, nie odrobię teraz lekcji, ale pomyślę o wakacjach. Alkoholik może powiedzieć, nie pójdę na sesję, pojadę po dokumenty, zawsze się wytłumaczę. Nie napiszę pracy, pomyślę o czymś przyjemnym, bo ta praca jest dla mnie za trudna. Nie zrobię analizy zapicia, bo nie chcę o tym mówić. Powiem, że nie mogę, że idę do psychologa. Trzeźwe myślenie. Tak zorganizuję czas, by być na sesji, bo zdaję sobie sprawę z tego, że budując dom, jakim jest trzeźwość, nie mogę ominąć wstawienia okien, fundamentów czy belek, na których będzie potem zamocowany dach. Praca jest trudna, ta, którą mam napisać, ale dzięki temu będę zdrowieć. Terapeuta wie, czemu to ma służyć. Wiem, że chce mi pomóc. Przyjrzę się temu, co zaniedbałem, o czym zapomniałem, tak, aby następnym razem tego błędu nie popełnić. Alkoholik zmienia też to, co było. Nie pójdę na grupę, sesję, potem będę się martwił konsekwencjami. Trzeźwe myślenie. Przygotuję się, wezmę na siebie odpowiedzialność, tak trzeźwieję. Dzięki temu nauczę się pokory i odpowiedzialności. Alkoholik marzy o tym, co będzie, czyli myślenie magiczno-życzeniowe. Nie powiem o tym i nie będzie sprawy. Zdrowe, trzeźwe myślenie, omówię to z terapeutą, bo być może czegoś nie zauważyłem, obgadam to w grupie. Kolejny element tego mechanizmu iluzji zaprzeczania. Alkoholik ucieka od kłopotów w myślenie magiczno-życzeniowe, o czym już wspominałem. Nie mam czasu na sesję, ale oczywiście trzeźwieję, przecież pół roku nie piję. Już tyle chodzę na terapię, już wszystkie tematy znam. Nie mam czasu na pisanie prac, potem się tym zajmę.
Nie mam czasu, ochoty na analizę zapicia, ale przecież chcę być trzeźwy i nie chcę popełniać tych samych błędów. Nie mam czasu na terapię, zapominam o zasadach, no ale w sumie fajnie poradzę sobie z głodem. Mogę się chwalić, że już tyle miesięcy nie piję. To jest pijane myślenie. A trzeźwe? I kiedy piłem, nie dotrzymywałem słowa, teraz to zmienię. Te prace są trudne, ale pisanie ma mi pomóc. Zawaliłem. Może jak napiszę następnym razem, będę wiedział, co zrobić. A może grupa powie mi o czymś, czego ja nie zauważyłem. Okej, terapia jest najważniejsza, przecież jak o tym zapomnę, to znowu zapiję. A w ten sposób nauczę się reagować na bieżąco, pokonywać trudności i stres. Alkoholik wybiera, neguje fakty i nie widzi tego, co jest dla niego niewygodne, bo inaczej musiałby przestać pić. Nie mogę przyjść na terapię, ale nieważne, że jest to konsekwencja opuszczenia sesji, że jest to pewien rodzaj działania dyscyplinującego. Miałem bardzo stresujący czas, ale nieważne, że opuszczałem sesję, nie szukałem pomocy. Nie zrobię tej analizy zapicia, no bo o tym po prostu nie powiem, powiem, że nie chcę. Ktoś złamał kontrakt i zasady, ale cierpi. Nie musi więc ponosić konsekwencji. I tutaj takie myślenie jest groźne dla osób, które są świeżo w terapii. Jeżeli zauważą, że ktoś inny może nie ponosić konsekwencji za łamanie kontraktu, sami nie będą być może w stanie się utrzymać w trzeźwości. Zdrowe, trzeźwe podejście. Naruszyłem zasady, nie przykładałem się do terapii, teraz poniosę konsekwencje. Odczuwałem stres, nie poradziłem sobie z tym i dowiem się, co z tym zrobić. Zjem tą żabę. Może grupa lub terapeuta pomogą mi wyciągnąć wnioski, zauważyć coś, czego nie wiedziałem. Chcę trzeźwieć, a więc muszę być odpowiedzialny i dotrzymywać słowa. Dzięki temu zaufam sobie, inni mi zaufają. Alkoholik też unika odpowiedzialności, zwala winę na innych. Trzeźwe podejście. Gdybym nie opuszczał sesji i powiedział o stresie, mógłbym być w grupie. Spytam, czy terapeuta znajdzie czas na sesję indywidualną przed moim powrotem na grupę. Nieważne tłumaczenia. Tak naprawdę opuszczałem sesję. Jak ktoś chce, szuka powodu. Nie chce, szuka wymówki. Moja nieobecność była spowodowana, tłumaczona wymówkami. Alkoholik też magicznie zmienia realia. Nie chcę o tym mówić, bo to trudne. Zdrowe podejście? To trudne, ale tą ranę trzeba oczyścić. Nie przemyślę to, co było źle, bo nie chcę do tego wracać, jest to zbyt ciężkie. Ale następnym razem na pewno mi się uda i nie zapiję. Nie powiem, co się stało, może inni będą mnie bronić. Zdrowe podejście? Jak się przyznam, zrobię analizę. Zwłaszcza nowe osoby nauczą się, że trzeba przestrzegać kontraktu, że on jest ważny. Oczyszczę swoją ranę, usunę to, co mnie boli. Tutaj można powiedzieć też taką rzecz. Przyszło mi do głowy, że może być to sytuacja podobna, jak idę do lekarza. Okej, panie doktorze, jestem chory, ale nie powiem, co mnie boli, bo to tajemnica. Proszę mnie leczyć. To jest po prostu niemożliwe. Alkoholik też odwraca uwagę. Nie powiem o tym, co się stało. Zasłonię się naciskiem. Nie możesz mnie naciskać, bo się denerwuję. Teraz ważniejsze jest coś innego. Zrobienie zakupów. Zdrowe, trzeźwe podejście. Dlaczego jest to dla mnie trudne? Zastanowię się, co mnie tak naprawdę dotknęło. Może to mnie dotyczy. Jeśli powiem, o co chodzi, łatwiej będzie mi pomóc postawić diagnozę. No i jeszcze ostatnia rzecz. Alkoholik zajmuje się innymi zamiast sobą. Czasem jest tak, że alkoholik, kiedy mówi o swoim problemie poza grupą, tak naprawdę użala się nad sobą, budzi litość. I czasami znajdzie się obrońca. A więc ktoś może powiedzieć, okej, widzę, że X jest cały czerwony, wkurza się, zaraz wybuchnie. Nie naciskaj, zostaw to, terapeuto. A zdrowe podejście? Wkurza mnie to. Co to o mnie mówi? Czego to we mnie dotknęło? Trzeba to oczyścić. Czasami się okazuje, że sam albo sama nie zniosłabyś nacisku ze strony terapeuty, więc będziesz bronić tak naprawdę siebie, nie drugiej osoby. Mówiłem na razie o konsekwencjach związanych z łamaniem kontraktu dotyczących mechanizmu nałogowego regulowania uczuć oraz iluzji zaprzeczania. Czas na trzeci mechanizm, który moim zdaniem jest ogromnie ważny. Mechanizm rozpraszania, rozdwajania ja. Bardzo często samopoczucie alkoholika jest zależne od alkoholu i głodu alkoholowego. A więc czuję napięcie, potrzebuję alkoholu, muszę się napić. Zdrowe podejście to może być głód. Spojrzę do dzienniczka głodu, do notatek, co zrobić. Znowu pijane reagowanie. Zawaliłem, nie wytrzymam tego, jestem do niczego. Zdrowe podejście, trzeźwe. Czuję napięcie. Skąd się wzięło, co mogę z tym zrobić? Wezmę kilka głębokich oddechów, potem rozwiążę problem. W ten sposób alkoholik nie uzależnia się od alkoholu, a więc jego samopoczucie nie jest zależne od alkoholu,
wody alkoholowego, ale podejmuje działanie, żeby to przerwać, kiedy taka sytuacja się pojawi. Alkoholik często ma poczucie winy, kaca moralnego i użala się nad sobą, czuje się wtedy bezwartościowy. Ucieka oczywiście od tym, a więc powiem, że nic nie pamiętam, znajdę wymówki, będę minimalizował swoją winę, odwrócę od siebie uwagę, zagram małego, biednego żuczka. Nie wezmę na siebie odpowiedzialności, opieprzę terapeutę, jakoś to będzie. Upuszczę emocje, opowiem o złości na terapeutę, ponarzekam, poużalam się nad sobą, poszukam wsparcia, ale tak naprawdę wsparcia swojego mechanizmu. Jakie byłoby zdrowe podejście? To nie błąd. A może i błąd, ale nie katastrofa, naprawię to, wezmę na klatę, zrobię plan, by go nie powtórzyć. Zastanowię się, co mnie złości. Może jest to poczucie winy, złość na siebie, że w porę nie zareagowałem? To poczucie winy nie może mnie osłabiać. Następnym razem będę działał. Alkoholik też czuje się często władcą, ma dumę alkoholową, jest pewnym z siebie. To jest jedna jego twarz. A więc muszę się odezwać, no przecież on jest w napięciu, emocja, muszę go bronić, nie wytrzymam tego, muszę zareagować, zatrzymać terapeutę, muszę to z siebie wywalić już natychmiast. A może spróbuję to przemilczeć, będzie dobrze, nie powiem o tym, ale jakby co zwalę na terapeutę, co mi zrobi? Napiszę krótką pracę, właściwie odbędę swoje, będę miał zaliczoną, schowam się za tym, że nie mam czasu, nie chcę tego robić, nigdy tego nie robiłem. Trzeźwienie wymaga czegoś innego. Ufam terapeucie, zna się nad psychoterapii, wie co robi. A dana osoba musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Widzę jego złość, ale musi się z tym zmierzyć, sprawiedliwie ponieść konsekwencje. Okej, czuję w sobie napięcie, ale terapia pomaga mi radzić sobie z tym napięciem w sposób zdrowy, przekraczać swoje granice, wyjść ze strefy komfortu. Pomimo terapii tu nadal jestem, a więc jednak nie wszystko być może u mnie działa. Może coś źle zrobiłem. Terapeuta może mi pokazać, jak mogę zrobić to inaczej. Zastanowię się, dlaczego tak reaguję. Czy gdybym był na miejscu X, też chciałbym, by dali mi spokój? Dokładnie napiszę pracę, przyjrzę się każdemu szczegółowi, nawet kiedy będzie to bolało. Tylko tak zwiększę swoją szansę, by ponownie nie zrobić tego samego błędu. Alkoholik też narusza swoje normy i zasady. Tu mówimy o tym rozszczepianiu ja, czyli granice się rozlewają, naruszamy granice innych, naruszamy swoje granice, robimy coś, czego byśmy nigdy w życiu nie zrobili. Lekceważymy swoje sumienie. Jak można to odnieść do złamania kontraktu? Nie wszyscy muszą go przestrzegać. Troszkę jak w folwarku zwierzęcym. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Można unikać konsekwencji, migać się, by mimo wszystko nadal być w grupie, inni mnie obronią. Można oszukiwać siebie i grupę. No, tak naprawdę, jakoś się usprawiedliwię. Zaspałem, miałem coś do załatwienia, nie mogłem przyjść. To za dużo godzin w tygodniu ta terapia zajmuje. Mam przecież inne życie. Przecież dam sobie radę. Ważne, żeby się kurator nie czepiał. Będę rozmawiał o tym, co się stało na grupie. Powiem o tym lub będę rozmawiać o tym, co było na grupie z innymi. Nawet z tymi, których nie było. Przecież nie mogę powiedzieć Frankowi, że Kaśka mówiła o tym czy tamtym. Przecież go nie było. Mogę pogadać sobie i spuścić to napięcie w rozmowie z terapią. Po drodze. Nie muszę tak naprawdę przestrzegać kontraktu i zasad, bo X się upiekło, a Franek stanie zawsze w mojej obronie. To jest oczywiście pijane myślenie. A jaka byłaby zdrowa reakcja? W czasie picia panował chaos, a więc potrzebuję porządku. Nawet jeżeli kontrakt jest bzdurny, to on jest po to, żeby nauczył się przestrzegać zasad i dotrzymywać słowa. Kontrakt ma pomóc mi trzeźwieć, wrócić do swojego sumienia. Jeżeli Franek się z tym zmierzy, no to pokaże innym, że kontrakt jest ważny. Będzie dobrym przykładem. Ufam terapeucie, który zna się na psychoterapii. No, jeżeli nie będę przestrzegać kontraktu, to tak naprawdę będę udawać, że się leczę. I znowu padnę. Na fajce poza salą nie ma terapeuty, który jest częścią grupy. A co, jeżeli inni mnie nakręcą? Ja tego nie chcę słuchać, nie chcę brać udziału, będę odmawiał rozmowy na ten temat. W ten sposób działają mechanizmy uzależnienia. Możemy je poprzez złamanie kontraktu i obronę osoby, która ją złamała, aktywować albo rozbroić. Decyzja zawsze zależy od Ciebie. Warto moim zdaniem zaufać terapeucie. Natomiast ważne są jeszcze inne rzeczy. Zastanówcie się, czy bronicie danej osoby pijącej, czy jego mechanizmów uzależnienia. Czy dajecie mu komfort, że ma dalej działać po staremu. Jeżeli masz za sobą wiele godzin terapii, jednak tutaj jesteś, to coś nie zadziałało. Może warto zaufać.
Istnieje też zjawisko przeniesienia i projekcji. Zwróć uwagę na to, że w dzienniczku głodu jest zapis zajmowanie się innymi zamiast sobą. Wkurza cię, że ktoś jest bardziej naciskany, jest mu trudno, odwróć to. Jak byś się czuła, gdybyś była w roli tego przysłowiowego Franka? Emocje mają prawo się pojawiać, ponieważ jest to zgodne z zasadą terapii, dochodzimy do tego, co porusza, a to często jest nieprzyjemne. Natomiast tylko w ten sposób można to, powiedzmy, przewalczyć. To tyle, jeżeli chodzi o naruszanie kontraktu. Największe, moim zdaniem, konsekwencje ponoszą dwie grupy osób. Po pierwsze, osoba, która broni się przed przestrzeganiem kontraktu, przed konsekwencjami. Wspiera się jej komfort bycia, ok, nie muszę za nic ponosić odpowiedzialności. Nieco gorzej jest z tymi uczestnikami grupy, którzy dopiero zaczynają terapię, bo oni uczą się, że nie muszą przestrzegać kontraktu, że zawsze ktoś ich wybroni, że będzie ok. Czyli tak naprawdę modelujecie od razu na starcie porażkę innych. Działacie demotywująco na innych. I tak naprawdę myślicie po staremu. Osoba, która uniknęła konsekwencji związanych ze zawarciem kontraktu, otrzymuje komfort picia. Wzmocniono jej mechanizmy, zaprzepaszczono szanse na zmianę. Myśli po staremu, jakoś to będzie. Reaguje po staremu, czyli poczucie winy zmienia w złość, poczucie krzywdy, którym dzieli się z innymi, uzyskuje w tym wsparcie. Nadal łamie normy, zasady, kontrakt, osłabiając swoje poczucie własnej sprawczości, skuteczności i kontroli nad własnym życiem. Powtórzę, że wzajemne wsparcie, narzekanie wzmacnia poczucie krzywdy, utrudnia terapię i trzeźwienie. Podważa kompetencje wiedzy terapeuty. Otwiera furtkę dla innych, którzy są na początku drogi do trzeźwości. Wzmaga poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, a więc to wzmacnia napięcie i przyczynia się do wzrostu bodu alkoholowego. Pojawia się też pijacka solidarność. Ok, nie powiemy terapeucie, po grupie pójdziemy sobie, pogadamy, ponarzekamy. Chroni dalsze picie, pijane myślenie i nałogowe regulowanie uczuć, ale też zanika poczucie bezpieczeństwa w grupie, no i teoretycznie, praktycznie grupa przejmuje terapię, a to nie ma prawa mieć miejsca. Mam nadzieję, że po tym filmie rozumiesz, dlaczego ważne jest przestrzeganie kontraktu. Stawka jest wysoka. Stawką jest twoja trzeźwość, zdrowienie, a więc tak naprawdę twoje życie. Zachęcam Ciebie do pozostawienia komentarzy, czy masz podobne sytuacje, jak to jest u Ciebie, co o tym myślisz. Pozdrawiam i do zobaczenia na Twojej drodze do wolności. Dzisiejszy film pokazał, mam nadzieję, że ta droga do wolności nie jest usłana różami, jest trudna. Ale jeżeli masz cel, to będziesz o niego dbał i będziesz do niego dążył. A tym celem powinna być trzeźwość. A może po prostu dobrze, gdyby była trzeźwość. Pozdrawiam i do zobaczenia, być może na drodze Twojej dowolności. Do zobaczenia. Darek Dopierała.